O przyznaniu nagrody decyduje specjalna kapituła złożona z osób w danej dziedzinie reprezentujących wysoką wiedzę. I pozwolę sobie zaprezentować członków kapituły Heredites Seculorum na wstępie. Kierownika, witam pana Roberta Kole, kierownika oddziału terenowego w Toruniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a jednocześnie przewodniczącego kapituły. Witam pana doktora Macieja Prarata, adiunkta w katedrze konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK, członka kapituły. Witam także pana Lecha Laremskiego, członka ICOMOS Polska, który reprezentował kiedyś nasz departament, teraz już czterech. Czwartym jurorem w kapitule, dzisiaj nieobecnym, ponieważ właśnie wraca z urlopu, jest kujawsko-pomorski wojewódzki konserwator zabytków, pan Sambor Gawiński. Szanowni Państwo, rozpoczynamy pierwszą część uroczystości, czyli wręczenie medali marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie Dziedzictwo Wieków. Nim nastąpi wręczenie, poproszę o zabranie głosu pana marszałka Sławomira Kobyścia. Radni, ale przede wszystkim szanowna społeczności konserwatorów i muzealników, bo dzisiaj jest to wydarzenie niezwykłe w ciągu roku, kiedy możemy pochylić się nad waszym kunsztem, nad tym, ile dobrego robicie dla zachowania naszego dziedzictwa i zachowania tego dziedzictwa w jak najlepszym stanie. To wielka sztuka, tak konserwować i tak odbudowywać te zabytki, aby nie szkodzić przy tej okazji, ale żeby to były zabytki najwyższej klasy światowej. I z takimi mamy do czynienia także i dzisiaj, kiedy będziemy wręczać te wyróżnienia dla zespołów, które nad tym pracują. Dziękuję Departamentowi Kultury za przygotowanie tej uroczystości i mam nadzieję, że będziemy wspólnie cieszyli się z tego, co dokonują nasi muzealnicy i konserwatorzy. Dziękuję serdecznie. Części oficjalnej. Chciałbym już podzielić się pewną refleksją. Otóż jak się okazuje, pan przed chwilą pan dyrektor powiedział, że to już 12 raz wręczamy nagrody z Heredita Seculorum. Ja nie pamiętam, proszę Państwa, żeby to się odbywało w tak gorącej atmosferze. To jest pełna nowość, jak dla mnie i dla Państwa pewnie również. Ale proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy w pomieszczeniu klimatyzowanym i jakby ta część instalacji również podlegała naszej ocenie konserwatorskiej, kiedy przybyliśmy tutaj po raz pierwszy, żeby obejrzeć efekt prac przy Muzeum Handlu i Środek. Szanowni Państwo, jak już zostało wcześniej powiedziane, przyznaliśmy 3 nagrody w kategorii pierwszej, a pierwszym nagrodzonym za prace restauratorskie i konserwatorskie będzie parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski we Łukach za prace konserwatorsko-restauratorskie wnętrza kościoła filialnego pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Maryi w Kozielcu. Proszę, prosimy o film. Zostały one wykonane przez panią magister Hannę Belczyk i przywróciły historyczny charakter wnętrza świątyni. Konserwatorzy odnaleźli różne malowidła, ornamenty przy oknach, na drzwiach, na suficie odnaleźli i to wszystko zostało, mówiąc takim językiem trywialnym, zerwane i odświeżone i okazało się, że cały kościół współgra ze sobą. Kapituła doceniła profesjonalizm warsztatowy prac w samej świątyni, ale także dostrzegła uporządkowanie otoczenia kościoła. Ksiądz Bartosz Wojtaszek, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski we Łukach, gmina Dobrocz. Poprosimy księdza. I pani Hanna Belczyk, wykonawca prac konserwatorskich. Za pracę konserwatorskie adaptacyjne przy spichlerzach numer 33 i 35, obecnie w Muzeum Handlu Myślanego. Otrzymują pan Maciej Glamowski, prezydent miasta Grudziądza, reprezentuje inwestora. Pan Michał Bryłka, firma 3JM, Michał Bryłka, wykonawca prac. Oraz pani Małgorzata Gałązka-Nikonow, kierownik prac konserwatorskich. Poprosimy o film. Thank you.
Grudziąckie spichlerze zostały wzniesione w 1659 roku na Zrębie Gotyckim. Tworzy je 26 budynków o ceglanych elewacjach z przyporami. Niestety po zniszczeniach wojennych i licznych pożarach zachowały się tylko mury obwodowe. Wewnętrzna konstrukcja pochodzi zaś z lat 70. XX wieku. Władze Grudziądza kilka lat temu podjęły się rewitalizacji spichlerzy, które współtworzą unikalną panoramę miasta. Spichlerze to jest nasza cała duma, to jest to, co Grudziądz ma najpiękniejsze i z czego słynie, co jest taką wizytówką Grudziądza. I od kilku lat konsekwentnie w poszczególnych spichlerzach wprowadzamy nowe życie, nowe funkcje, rewitalizujemy te piękne zabytki. W ostatnich latach zainwestowaliśmy tam łącznie ponad 30 milionów. Kapituła doceniła realizację prac z poszanowaniem oryginalnej struktury zabytkowej, z wyeksponowaniem śladów technik funkcjonowania spichlerza, a także udaną adaptację miejsca do funkcji muzealnej. Panie Prezydencie, gratuluję, bo to bardzo piękna realizacja. Dzisiaj możemy się cieszyć i być w tym pięknym obiekcie, ale to oznacza wielki wysiłek wszystkich, którzy do tego się przyczynili. Gratulacje. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Proszę o przyjęcie. Bardzo dziękuję. Ja bym powiedział piękną frazę. W kategorii pierwszej otrzymuje parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu za prace konserwatorsko-restauratorskie przy blendach i fryzach prezbiterium oraz za kryski kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Bryła gotyckiego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wyróżnia się wyjątkowym opracowaniem architektoniczno-ornamentalnym wschodniego szczytu, w którym zestawiono trzy wysokie ośmioboczne wieżyczki i rozpięte między nimi ściany ze sterczynami i wimbergami, których powierzchnię pokrywa kompozycja tynkowanych blend i fryzów zdobionych malowaną dekoracją mazwerkową. Kapituła wysoko oceniła detektywistyczne wręcz podejście do odczytania rysunku mazwerków z nawiązaniem do harmonijnej i logicznej kompozycji architektonicznej szczytu kościoła. Jak weszliśmy na elewację, to w pierwszej kolejności naszym zadaniem było zweryfikowanie dotychczas odsłoniętych rytów i temu poświęciliśmy bardzo dużo czasu. Stosując różne metody, takie nieraz detektywistyczne, polegające również na tym, że przychodziliśmy w nocy i w skośnym świetle obserwowaliśmy powierzchnię tynków. Kapituła podkreśliła fakt, że decyzje realizacyjne podejmowane były kolegialnie z udziałem eksperckim naukowców historii sztuki, co dodatkowo wpłynęło na udaną realizację prac konserwatorskich. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. To miłe spotkanie przed tym muzeum, gdzieś teraz się materializuje tym oto medalem. Jeszcze raz gratuluję. Bardzo serdecznie najpierw podziękować za to wyróżnienie i za ten medal. To dla nas ogromny zaszczyt. Powiedzieć, że tę pracę, ja chcę pogratulować bardzo serdecznie tutaj pani profesor i całemu zespołowi. Rzeczywiście to prawda, że oni siedzieli nawet bardzo długo w nocy i w świetle UV odkrywali najmniejsze zarysy i to, co pozostało, po to byśmy mogli to pokazać. Ja chcę powiedzieć, jeśli kategoria jest dziedzictwo wieków, to powiem, nie ma chyba takiego pokolenia w Toruniu i wśród nas ludzi, którzy by oglądali wieże kościoła właśnie w takiej ozdobie średniowiecznych malowideł, jakie w tej chwili oglądamy. I to jest chyba naszą największą radością, że po prostu wraca coś, co zawsze zdobiło, cieszyło i nadal będzie cieszyć i ubogacać nie tylko tych, którzy odwiedzają Toruń, ale nas wszystkich, bo to, że tak powiem, wspólne dzieło. Bardzo gratulujemy też serdecznie wszystkim wyróżnionym, tym, którzy otrzymali medal i dziękujemy też kapitule za wyrozumiałość i za te przyznanie tych nagród. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, przechodzimy do drugiej kategorii i za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków
Nagrodę otrzymuje pani doktor habilitowana Grzbieta Pilecka, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jak się okazuje, pani profesor nie mogła dojechać do nas, także nagrody przekażemy. Ale gratulacje. Ale gratulacje. W pełni zasługuje na uhonorowanie medalem Dziedzictwo Wieków. W swojej pracy wykazuje się niezwykłą kreatywnością i konsekwencją. Biorąc udział w szeregu gremiów i komisji konserwatorskich, osiągnęła liczne sukcesy w ochronie zabytków. Trudno szukać na toruńskiej starówce obiektu, przy którego renowacji profesor Pilecka by nie pracowała. Nawet mi trudno policzyć, jakie to były zabytki, ale na pewno te, które w Toruniu są jednymi z najważniejszych. Przy ratuszu, przy kościele świętych Janów, przy kościele świętego Jakuba. Należy także podkreślić, iż profesor Pilecka wypromowała wiele roczników specjalistów w zakresie historii sztuki i konserwacji zabytków. Przyznam, że wielką satysfakcją jest, kiedy nasi studenci mówią, jak to dobrze, że ja 3 razy oglądałam ten egzamin, ponieważ teraz wiem, co mam robić. I to brzmi może paradoksalnie, ale to jest największy komplement dla mnie. Pana Wojciecha Bullera w pełni zasługują na uhonorowanie medalem Dziedzictwo Wieków. To dzięki jego zaangażowaniu udało się ocalić przed zniszczeniem budynek będący reliktem po bobrownickim magazynie solnym. W Bobrownikach połowy XVIII wieku funkcjonował tak zwany magazyn solny, a jego funkcja polegała na tym, że tutaj przez Wisłą transportowano sól, umieszczano w takim specjalnym, ogromnym magazynie, bo tej soli było składowane wiele ton i on przez administrację państwową był rozprowadzany na sąsiadujące tereny. Pan Wojciech prowadzi także badania nad dziedzictwem historyczno-kulturowym Bobrownik. Będziemy się odbywali do tej małej historii, czyli ludzi, którzy tutaj mieszkali, ale też tej wielkiej historii, ponieważ tutaj na terenie Bobrownik odbywały się też były takie incydenty z historii Polski, które można określić jako wielkie. Kapituła konkursu po obejrzeniu budynku Belmarza, Stróża i Straży Wojskowej magazynu solnego w Bobrownikach oraz po przeprowadzonej rozmowie stwierdziła głębokie zaangażowanie i determinację w opiece nad zabytkiem, której nominowany poświęcił wiele lat pracy. Dziękuję. W szczególności objęcia w dziedzinie konserwatorstwa kapituła postanowiła przyznać panu Robertowi Grochowskiemu. Ale jak się okazuje, Robert Grochowski również nie dojechał, także z nami na filmie. Bardzo proszę. Historyk, animator kultury, pan Robert Grochowski specjalizuje się w archeologii architektury. Posiada w dorobku ponad 200 badanych stanowisk, co ciekawe pochodzących z czasów współczesnych XIX i XX wieku. Ja w 2004 roku robiłem jedno z pierwszych badań archeologicznych na polskich fortyfikacjach z 1939 roku. Później robiłem jeszcze dziwniejsze rzeczy, bo prowadziłem badania archeologiczne i prace dokumentacyjne na niemieckich zakładach zbrojeniowych. To był tak bardziej Bromberg, Lwowska Muna. Jednym z największych osiągnięć pana Roberta było odnalezienie skarbu podczas prac w bydgoskiej katedrze. Jest także autorem filmu dokumentalnego Tryszczyn 1939, który powstał na bazie jego własnych odkryć archeologicznych. Gdybym ja napisał książkę, mógłbym ją napisać, wydać, ale książkę przeczyta może 100, może 200 osób. Natomiast film do tej chwili obejrzało około 150 tysięcy osób i ciągle oglądają. Szanowni Państwo, dziękuję panu przewodniczącemu Robertowi Koli.
medal Heritage Seculorum rozdany. Dodam tylko, że autorką projektu tego, moim zdaniem, pięknego medalu jest toruńska artystka, profesor Wydziału Sztuk Pięknych UMK, pani Alicja Majewska. Druga część uroczystości poświęcona jest naszym regionalnym muzeum, czyli Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku Muzeum. W tym przypadku także wręczana jest statuetka, także autorstwa, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, wybitnego, bo znanego na całym świecie, medaliera, projektanta medali i rzeźbiarza pana Sebastiana Mikołajczaka. A podobnie jak w przypadku nagrody Heritas Seculorum, o przyznaniu nagrody decyduje kapituła specjalistów. Pozwólcie państwo, że przywitam członków kapituły. Witam pana Marcina Zdanowskiego, prezesa oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polski, który pełni funkcję przewodniczącego. Witam także panią Bożenę Olszewską, starszego kustosza Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Kapitał uzupełniają pan dr Franciszek Skibiński, adiunkt w Katedrze Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, który także jest zastępcą dyrektora do spraw naukowych Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dzisiaj nie mógł przybyć. Kapituła to także pan doktor habilitowany Hubert Kowalski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, oczywiście w Warszawie. Piątym, ostatnim członkiem kapituły decydującej o nagrodach jest pan Piotr Kurajec, członek ICOMOS Polska, jednocześnie zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Podobnie jak to było w przypadku nagród Heritage Seculorum, poproszę pana przewodniczącego Zdanowskiego o zaprezentowanie wyników prac kapituły. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mogę być z państwem i mogę reprezentować jury konkursowe. Pozwolę sobie na początek nieco skomentować pracę tegorocznej edycji konkursu Prace Żywi, bo podobnie jak wspominał pan Robert Kola, u nas też wydarzyły się inne, może nieco niecodzienne rzeczy, ale o tym właśnie też państwu. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 21 wniosków. Zgłoszonych przez 11 placówek muzealnych bądź około muzealnych, bo forma konkursu jest dość szeroka. W kategorii wystawa złożono 10 projektów, w kategorii działalność naukowa i wydawnicza 6, a w kategorii edukacji i regionalizm 5. Jest to liczba większa niż w zeszłym roku, ale nieco mniejsza niż w pierwszych dwóch edycjach. Tegoroczna edycja była w pewnym sensie wyjątkowa, a może nawet przełomowa, w kontekście wytaczania szlaku rozwoju tego konkursu. Obrady, jeżeli były burzliwe i trwały dość długo, tu zdradzamy sekundę. A to z tej przyczyny, że w trakcie dyskusji uczydało się stanowisko członków, a co za tym idzie, wytyczany był kierunek owego rozwoju. Jury uznało, że skoro konkurs muzeum zagościł na dobre świadomości muzealniczek i muzealników oraz osób z muzealnictwem związanych, to jest dobry moment, żeby zmienić nieco charakter konkursu. Do pierwotnego celu, jakim było nagradzanie najlepszych przedsięwzięć muzealnych, dodano kolejne wyznaczanie standardów działań muzealnych. Nie jest to łatwe zadanie i napotkałem na tej drodze zapewne wiele zakrętów, ale wierzymy, że taka jest nasza rola, by nie rzec misja. Efektem takiego podejścia było przyznanie nagrody muzeum tylko w jednej kategorii, co się do tej pory nie wydarzyło. Tym bardziej owa nagroda, która zostanie przyznana za chwilę, ma jeszcze większą wartość. I pełnej puli 6 wyróżnień. Uznaliśmy, że przy czwartej edycji konkursu nagradzane winny być projekty wyjątkowe, które mogą być wzorem i dobrą praktyką dla innych. Podsumowując obrady rzeki, w poszczególnych kategoriach chciałem jeszcze wskazać na kilka kluczowych elementów, na które członkowie zwrócili szczególną uwagę. W kategorii wystawy, jeżeli doceniło projekty, które szeroko i nieszablonowo podchodziły do problematyki organizacji wystaw, łącząc ekspozycje z innymi działaniami, czy to konserwatorskimi, czy edukacyjnymi, wiatrowymi, czy nawet inwestycyjnymi. W kategorii działalność naukowa i wydawnicza doceniliśmy projekty, które opierały się na opracowywaniu zbiorów, co jest solą naszej pracy muzealnej, oraz przedsięwzięcia badawcze o charakterze interdyscyplinarnym. Zaś w kategorii edukacji i regionalizm zwróciliśmy szczególną uwagę na działania niesztampowe wychodzące poza standardowe inicjatywy edukacyjne realizowane
moralizacji. Wyróżniliśmy kreatywność, dostrzeżenie ważnych społecznie problemów, doceniając społeczną odpowiedzialność muzeum. Na koniec chciałem wspomnieć o jeszcze jednej inicjatywie, jaką podjęło Żyd Konkurs Muzeum. Członkowie i członkini tego ciała uznali, że warto nagradzać wybitne, na różnych polach wyjątkowe osobowości muzealne. Co mało miejsce już podczas pierwszej edycji, ale przy dwóch kolejnych się nie wydarzyło. W tegorocznej edycji wracamy do tego, nagradzając wyjątkową osobę, ale to za chwilę, z silnym postanowieniem w każdej kolejnej edycji następne osoby honorować. W kategorii pierwszej, wystawa. Nagrodę muzeum otrzymuje Muzeum im. Księdza Piotra Wacława Węgli w Łodziądze. Za wystawę Muzeum Handlu Wiślanego, którą już doświadczamy. Poprosimy o chwilę. Nagrodą muzeum przyznano Muzeum imienia księdza doktora Władysława Łęgi w Grudziądzu za realizację wystawy stałej Muzeum Handlu Wiślanego. Jury doceniło fakt, że ekspozycja w sposób kompleksowy i wszechstronny prezentuje zarówno w kontekście historycznym, jak i kulturowym historię szlaku wiślanego przebiegającego przez Grudziądz. Taki złoty środek chcieliśmy osiągnąć, jeśli chodzi o wykorzystanie i tych tradycyjnych eksponatów i również multimediów, co zresztą za mną widać. Tutaj wszystko jest zabytkiem, ale każda część ekspozycji jest jakby takim źródłem, który może w jakiś sposób przekazać wiedzę. A jeśli chodzi o eksponaty, które tutaj posiadamy, to są to zarówno artefakty, czyli zabytki archeologiczne, jak również zabytki związane z folklorem wodniackim, również z życiem codziennym wodniaków, czy jakieś kotwice, jakieś stare wiosła, które okazuje się właśnie teraz też po wiekach nabierają wartości zabytkowej. Muzeum Handlu Wiślanego to jedna z najnowocześniejszych instytucji kultury w regionie i w kraju. Dzięki wprowadzeniu do ekspozycji nowoczesnych technologii muzeum przyciąga zwiedzających w każdym wieku. Mamy szereg ekranów dotykowych, które jakby rozszerzają informacje na temat eksponatów, które można obejrzeć w kablocie. Mamy również okulary rozszerzonej rzeczywistości, VR, na których można zobaczyć, jak wygląda panorama Grudziądza, tyle że nie z tej perspektywy, tylko z perspektywy drugiej strony Wisły, gdzie prezentuje się w całej okazałości. Wystawa jest opowieścią o mieście, ludziach, związkach z rzeką, wymianie handlowej, zawodach, przemyśle, życiu codziennym czy folklorze grup zawodowych. Narracja prowadzona jest w sposób spójny i ciekawy. Cóż, przychodzi mi pogratulować tak pięknej idei i jej wykonania, bo rzeczywiście jesteśmy wszyscy zafascynowani tym miejscem i myślę, że nie raz, nie dwa będziemy je odwiedzać, a myślę, że jest dumny także i pan prezydent, mając tak znakomitą placówkę. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cieszę się, że drugi raz mogę podzielić nagrodę. Dziękuję bardzo. Pani kocha tą pracę, pani serce wkłada w to. Dziękuję. 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 Proszę, weźmy panią dyrektorę i może w tamtą stronę. Wszystkim tym, którzy brali udział w realizacji tego zadania. Już o tym wspominał pan prezydent, jak najbardziej przychylam się do jego słów. Dzisiaj te nagrody otrzymujemy za wystawę, więc no tutaj szczególnie chciałabym podziękować swoim kolegom muzealnikom, ale też pracownikom Urzędu Miejskiego, bo rzeczywiście bez nich nie byłoby tego obiektu, nie byłoby tej wystawy i dzisiaj nie moglibyśmy się tak bardzo tą inicjatywą cieszyć. Ja jeszcze będę miała swoje 5 minut, bo gdzieś tam zostałam zaplanowana w scenariuszu, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja dodam, że to jest jedyna nagroda, którą przyjęliśmy. Mieliśmy najmniejsze możliwości, że skala projektu, jego uwaga i efekt, jaki przyniósł na to wystawę. Przechodzimy, proszę państwa, do wyróżnień kategorii wystawa. Wyróżnienie, pierwsze z równorzędnych wyróżnień, otrzymuje Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamionowskiej Profesorowej w Toruniu za wystawę tatuaż, symbol piętno, piękno. Zapraszamy do wyróżnienia.
Nie. A nie ma. Pani Ogórka? Jest.